No cześć, jak leci, drogie dzieci, a więc ta gra jest naprawdę, kurde, zajebista. Puszczamy dalej, ta gra jest wciągająca. Ja mam Stellaris, ja mam Endless Space 2, ja mam inne gry nowoczesne i mam je wszystkie w dupie, ponieważ ta gra jest niesamowicie wciągająca. Chcemy... Nie obchodzi mnie nawet. Chcemy kupić to 1 800 000. Zanim połączymy to, to ja chcę to kupić. I później dopiero chcę puścić linię, bo tutaj nie mam... Żadna firma się nie pokazała tutaj w tym rejonie, żeby mi przeszkodzić. Ja grałem poprzedni scenariusz, to była inna już firma i oni musieli ją kupić. Natomiast tutaj się nie pokazała żadna inna firma. Samo drewno biorą i krowy, a tu biorą samo kukurydzę. Wow! Zysk mamy 68 tysięcy, a tutaj 50 tysięcy. Całkiem fajnie. Ciekawe, czy tutaj już... Czekaj. Czy myśmy już złą rzecz kupili? tysięcy, tak, kupiliśmy. To jest dom. To jest tutaj, to jest logging camp. Myślałem, że już to kupiłem, nie wiem, co się stało, ale spoko. Nie dajmy się zwariować. Nowa faktoria się pokazała, fabryka broni w Charleston, to jest na południu, nie obchodzi mnie to. Czy my tu zarabiamy w ogóle te pieniądze? Tak, zarabiamy całkiem nieźle, 40 tysięcy na rok zarabiamy, to się zaraz zwróci to. Springfield dostał 200 tysięcy dolarów, żeby go połączyć. Ale na razie nie. Nie obchodzi mnie to. Przepraszam cię, Springfield. Wow! Jakie pociągi, jakie linie, jakie zyski! Cing! Flying Pig Korporacja Stock Split, czyli nasze stoki się splitowały. Ciekawości. Wujek Timo. Jesteśmy najlepsi. Później Jay Cooker, Daniel Drew, James Fisk nie potrafią w ogóle biznesu wprowadzić. Zobaczymy te firmy. Jackson Western najlepiej im idzie. Znaczy nie najlepiej im idzie, przepraszam. Sogino Sover najlepiej idzie, później jesteśmy my drudzy. Jeżeli chodzi o profit, to czysty zysk, to my prowadzimy. My prowadzimy. Jackson Western jest... tracą pieniądze? Nie, oni zyskują pieniądze. Niestety. Holland... też mają profity na tych pociągach. Ci Rochester... o, już mają trzy pociągi. A Jackson Western... no właśnie. A! Mleko, mleko i fruty, fruty, czyli owoce? Okej, dobra, jest. A tu mamy samo korn, wow. Okej, zreperował się. Mamy 600 tysięcy, ty, czy mamy tutaj, mamy 8%, to nie jest tak źle ta pożyczka. Skoro był split na nasz ten, którą firmę trzeba by wziąć? Wziąć to znaczy ją zjeść. Najbliżej nas jest ta firma, Hollandia Kalamazoo. To jest ta czerwona. Kosztuje nas 20. Jesteśmy drudzym po Jay Cook. Jay Cook to jest właściciel tej firmy, a my jesteśmy drudzy. Najgłówniejszy shareholder. Okej, dobra. Ja ciągle chyba wypłacam tutaj dywidend. Nie, jest na zero. Okej, dobra. Nowa lokomotywa. Zdecydowanie lepsza i szybsza. To nic.
Możemy stok dać 108 tysięcy, okej. Okay. Możemy stok dać 103 tysiące. Okej. Okay. Możemy pożyczyć pieniądze. A tak z ciekawości. Ile to kosztuje mnie? 2 miliony 400 tysięcy. Ten pieprzony nic nie zarabia tutaj. 750 tysięcy mnie tego kosztuje. Jest w zasięgu. Pam, 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 pararararam. Ty to może zamiast tutaj połączyć, to połączymy go tak. Chicago tutaj, między Rockford. Jest wielkie, wielkie zapotrzebowanie. Może się zapożyczymy jeszcze. Bo jesteśmy dwa razy A. Więc na 6% możemy się jeszcze zapożyczyć. Zaryzykujemy. 750 tysięcy. Tu są krówki. I są już moje. Fajnie. Mała stacyjka. Okej. I jedziemy naszymi, o Boże, naszymi krówkami. Nocy nic nie widzę tutaj w mapie. Do Chicago, no właśnie, do Chicago trzeba dojechać. Pojedziemy przez Rockford. Będzie pojedyncza linia. Tutaj. Tak. Ups. Jak to zrobić, żeby nie narobić się? Takiego. To jest dolinka. O Jezu, tu jest dziesiątka się pokazała. Chyba lepiej nie będzie. Nie. Pam, param, pam, pam, param, pam. To nic. Ale my to zrobimy. Będziemy zbierali pieniądze. 14 tysięcy i zobaczymy, jak to nam teraz pójdzie. Może by tutaj się... nie, tu się połączymy. Połączymy się do ruchu jakoś tak. Okej, czy jesteśmy połączeni? Tak. Czy są same zera jedynki? Tak. Cudownie. Więc teraz połączyliśmy nasze textile mill, który nic nie zarabia, traci masę forsy na rok. Naszymi B, no właśnie. Więc jak to nazwiemy? To jest Rockford. Ale to nie jest Rockford. Rockford jest tutaj. Więc to jest Rockford Ship. Wiesz co? Ba. Korporacja. Tak jest. To jest Rockford Baba Korporacja. Damy jeszcze tutaj mały... tak. I on będzie jechał do Chicago. Tylko do Chicago. Żeby mój zaopatrzyć? Okej, okay, więc bierzemy go. Ten American bierzemy. Dobra. Bierzemy go. Baba, czy to jest, kurde, Rockford Baba Korporacja, do Chicago City.
było na tyle. Nie stać mnie nawet, żeby wziąć wody, ale spoko. Więc wziął livestock, wziął te krowy. Jest cool. Bardzo mało zarobi, ale mam cichą nadzieję, że mój... że on zacznie pracować tutaj. Mam taką cichą nadzieję. Okej, teraz trzeba wziąć wodę. Wodę weźmiemy tutaj. Gdzieś w Rockford. I reparację też chyba trzeba zrobić, chyba że tu jest gdzieś reparacja. Tak, gdzieś tutaj zrobić też. Damy ją też przy Rockford. I przy Rockford damy chyba jakieś takie większe, tak, stacje. Szczególnie, że mamy... mało krów bierze, a bierze dużo tych logów. Dużo tego drewna bierze, nie wiem dlaczego, ale spoko. Okej, więc teraz weźmiemy stację i weźmiemy chyba nawet Rockford, to jest takie... Nie, wystarczy taka stacja. Tu są jakieś biznesy, to jest tylko dom. Jak damy sobie mniejszą stację, będzie też okej. Okay. A co to jest to? To jest meatpacking plant. I on już zarabia 2 miliony 700 tysięcy. Dobrze by było go kupić, zanim tu damy stopa. Ale on już zarabia forsy, ja pierdzielę. I to masę forsy zarabia. 2 miliony 700 tysięcy. Jakie mamy pożyczki? Na 86 tysięcy. Na 6% mamy. Na 7% mamy. Stoki. Małe stoki mam. 110 tysięcy, to nie jest źle. 105 tysięcy. To jest ciągle za mało. Zastanawiam się, czy nie spłacić tutaj tego 8%. Nie, jest ok. Trzeba się zastanowić też. Ten eksperyment chyba w ogóle mi nie działa. Ponieważ Milwaukee, kurde, produkują tutaj wszystko, a my niestety nie. Tutaj Milwaukee produkują bardzo dobrze te ciuchy i wypieprzają mnie. 1 800 000. To nie jest źle. To jest ta wool. Okay. Okej. Okay. Mamy zysk. Pam 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 pam. Jo, te krowy. Okej, okay, dobra, no mamy zyski. Nasze pociągi całkiem dobrze idą. A notabene nie zrobiłem tego pociągu. Baba, żeby brał maksymalnie no i jak najwięcej. Teraz bierze mleko. Uch. Teraz się referuje i weźmie wody, bo w ogóle nie ma wody. Okej. Okay. Steel Mill się pokazał w Chicago. Stop! Stop wszystko! Stop! Stop wszystko! Steel Mill się pokazał w Chicago. Steel Mill! Czy on będzie w ogóle coś zarabiał? Co on potrzebuje? On daje stal, produkuje.
Ale nie mam w ogóle zapotrzebowania na to. Ble. Więc... Niestety nie obchodzi mnie to. Jedziemy! B. No właśnie. On więcej tego drzewa bierze niż te logi. Niż te, przepraszam, krowy. Jestem ciekawy, czy w końcu on zacznie tutaj profit mieć. Za 375 tysięcy możemy go sprzedać. On nigdy tutaj nie produkuje nic, więc go sprzedamy. Przykro mi. Dużo pożyczek, mamy 800 milion dolarów. Teraz możemy pomyśleć o... O rany boskie. Tu się dzieje. Idę Rapids. Wy to widzicie? Ten ile zarabia. Tej linii. Okej, okay, ale spoko. Teraz możemy pójść, zrobić nową linię. Mam masę forsy. Jestem ciekawy, czy Madison, czy coś. Madison, może Dubuque. Dubuque i Cedar Rapids. To chyba zrobimy. I weźmiemy tego, zjemy, tą korporację. Trzeba tylko zobaczyć między Rockford a Dubuque, co jest. Cokolwiek jest. Nie za bardzo. Czy oni w ogóle coś potrzebują w tym debiut? To jest za małe miasteczko. Rockford, wszystkie te krowy oni kupują. Wow. 2 600 tysięcy. To jest meatpacking plant w Rockford. Nie mamy tutaj w ogóle stopu, tak? Baba w ogóle nie jedzie do Rockfordu. Tak, oni w ogóle nie jedzie do Rockfordu. I chyba tego nie kupię. To jest za drogie, to jest... 2 600 tysięcy. Dobra, zanim się połasimy, ja chcę to kupić. Zanim rozwiniemy Rockford. Na razie pociągi dobrze, w miarę dobrze jadą. Już nie są takie długie jak poprzednio. O, dobrze, ten jest długi, to lubię. Tak jest. Niekończący się pociąg. Takie pociągi lubię. Myślałem, że ktoś strzela na ulicy. Nie, to w grze. Zacznie padać zaraz. 9%. To nie jest źle na 500 tysięcy. Ale to jest ciągle za mało. Ja tak chcę go kupić. 2 600 tysięcy. Zanim tu chcę postawić tą stację, no. Nie ma stacji, on po prostu tu sobie wodę pobiera. Olewamy w ogóle Rockford. Ale chyba zrobimy coś takiego, że... Nie wiem, czy w tym momencie on obejmuje to. Chyba obejmuje. I teraz ta nasza baba. Ona jedzie Rockford, Chicago. A później... Chicago City. Do Rockfordu.
To nie nazwiemy Rockford Junction, to będzie się nazywało Rockford City. Przecież to jest miasto. Okej. Bo to i tak chyba nie maleje. Cholera. Teraz jak oni będą jechali? Będą jechali Rockford do Chicago. Chicago będą jechali do Rockforda. I z Rockforda wracają do Rockford. Ba, 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 ba. Zobaczymy, jak to zadziała. Okay. Pełna logia, ale to jest mało, mało. Mały ten pociąg jest. Teraz z Chicago pojadą do Rockford City. Zobaczymy, co wezmą z Chicago. Rowy biorą, pasażerów, mleko. Pau, parara, pau. Pau, pau. Musi się podreperować. Musi wziąć sobie wodę. Ty, a my tak sobie gramy, gramy, my tu gadu gadu, a do którego roku mamy? 1880. To jeszcze trochę czasu mamy. Ekonomia zwalnia. To dobrze, że zwalnia ekonomia, tak? Ponieważ my chcemy kupić to. On bierze pasażerów z Rockford do Baba. Okej. Dobra jest. A tu bierze masę pasażerów, żelazo, wool. Okej. Ile mnie to kosztuje? 2 miliony 500 tysięcy. Kurde! 10%. Procent. Dwa miliony 500 tysięcy. Zaraz powinno być okej. Zaraz będzie okej. Ciach! Jesteś mój! Mamy cię. Teraz będziemy spłacać to, ponieważ... 500 tysięcy na 11% to jest troszeczkę. Wiesz, 10%, okej. Pau, pa, pau, pau, pa, pau, pau. Chicago mleczno-krowia linia wcale tak dobrze nie idzie. Już. Pau, pa, pau, pau. Ale idzie, coś tam zarabia. Słabo, słabo, ale... Teraz zobaczymy. Train listę. No, to nie jest źle. Ej, bierze Lumber! Okej. Okay. Pokój. Mamy 500 tysięcy. Trzeba zacząć pospłacywać to trochę. Pam, 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 pam. Chicago mleczno-krowia linia w końcu mleko daje. Teraz się posypało, okej. Okay. Niestety trzy pociągi spotkały tam. Chicago akurat tak wyszło, to bardzo źle, ale... Oh well. Pau, 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 pau. Mamy 1880 rok, tak? Aha. Logging camp. Logging camp nic mi nie zarabia. Niech to szlak, natomiast wy... Wy mi zarabiacie, fantastycznie. Natomiast wy... Tracicie mi pieniądze i to jak cholera.
To był błąd, ale to nic. To nic, że wujek Timo spieprzył sprawę. W Memphis się pokazał ropa naftowa, ale to mnie nie obchodzi, bo chcę spłacić tutaj. Okej. Pospłacamy trochę te długi. Chociaż 8% to nie jest tak... 6, 7, 8% to nie jest tak źle na te długi. Prosperity idzie, czyli będzie cudownie. Notabene zobaczymy inne korporacje. Która to jest ta korporacja? Taki znaczek. Och, to są ci! 91 dolarów są warci, ja pierdzielę! I będzie ciężko kupić. Czekamy. Wojna domowa. Amunicja i broń będzie teraz dużo warta. Nawet nie zobaczyłem, że to jest następna firma. Oh my goodness. Okej, spadają. A notabene jak nasz stok idzie? Nasz stok idzie zajebiście. 98 dolarów za... Jesteśmy? Okej, okay. Można by... A damy trochę tego... Deklarujemy sytuację, jeżeli chodzi o... Pieniądze Boom Times! Okej, okay. Boom Times to znaczy co? Możemy zaciągnąć teraz... Następny kredyt na... Na ile? Na 5% możemy zaciągnąć kredyt. Teraz możemy zaciągnąć kredyt na 5%, wow. I teraz możemy zaciągnąć kredyt na 5%, wow. I teraz możemy zaciągnąć kredyt na 5%, wow. Okej, więc mamy 2 miliony dolarów. I wujek się zastanowi, co w tym, z tym zrobić w następnym wideo. Do zobaczenia.